Ka, witam Was w dniu kolejnym. Ja zaczynam się brać za robotę powoli. Pogoda jak na razie taka niepewna, powiem Wam. Ale chyba będzie spoko, tam może coś popadać zaraz, a później niby nawet ma słońce wyjść, więc raczej będzie ok. Dobra, co my potrzebujemy? 90 tutaj, nie mam 2,45, kurde. I tu byśmy dali to tak, taki byłby plan. I tu będę musiał podkopać dalej. I tu przyjdzie nam trójnik. Z trójnika wyjdziemy na podejście, tu połączymy rurą, no i dalej będziemy lecieć prosto. I tak się zastanawiam, czy nie cały czas po prostemu. Czy może lekko tymi trzydziestkami zjechać w tą stronę. Ale wcześniej chciałbym za szeroko tu wyjeżdżać, bo tu będzie szedł chodnik, więc tu już nie będzie poza chodnikiem. Tam będzie w chodniku, ale tutaj niech już będzie poza, więc tak to też rozwiążemy. I taki jest też plan. Także zabieram się, docinam tutaj tą rurę, tutaj trzeba je dociąć. No i tu już z pomarańczowej odetnę ten kawałek. Sobie tak zrobimy. I tu też mam pomarańczową. Ciekawe, czy mi styknie ta, kurde. Przyniosłem jakieś ścinki. Powiem Wam, że tak na styk jest. Troszkę bliżej. Za blisko to też nie będzie chyba źle, tak naprawdę. Jakby dał tak, o. Tak jest, tak musiało chyba być. No, zaczyna już padać. No dobra, nic, to obrabiam tą. Składam to i lecę dalej. Tu już mam połapany spadek. Taki delikatny i ten. Zaraz robimy te podejście tutaj i po kolei dalej. Mam nadzieję, że dzisiaj coś w końcu zrobię. Zobaczymy, czy się uda. Dobra, ja mam to poskładane tutaj. Już ten odpływ. I przysypuję sobie już lekko tą rurę, żeby już tu mi się nic nie ruszało, żeby nic tu się nie obruszyło, gdzieś spadki się nie popierdzieliły. Także zasypuję to. No i zaraz jadę dalej, tu już sobie kopnąłem trochę koparką, ale zaraz jeszcze przelecę tym, jak to się nazywa, szpadlem, tylko żeby za głęboko nie wykopać. Tak powoli jadę koparą trochę szpadlem i będzie dobrze. No i można kontynuować robotę. Słuchajcie, wczoraj pojechałem tą kuchenkę sprzedać, no i te pomierzyć tą ścianę jeszcze, zrobić te zdjęcie frontowej elewacji. No i przyjechała pani po tą kuchenkę, przyszła na górę, zobaczyła, powiedziała, że bierze. Z mężem przyszła, mówi, że mąż mi pomoże znieść, to spoko, znosimy na dół. Słuchajcie, ona z Kodą Fabią w sedanie takim, taką małą, mówi, przecież to kurde, tu nie wejdzie, nawet nie ma opcji, żeby to tu wlazło. I kurde, a nie pojechałem busem, tylko wziąłem Colta, żeby go przegonić trochę, trochę go ruszyć. No i ten, na szczęście fartem wlazła ta, jak to się nazywa, wlazła ta kuchenka do Colta, jeszcze do trzybiatowa miałem kurs wczoraj, taki nieplanowany. Zanim wróciłem, to już późno było, ale udało się załatwić charakterystykę energetyczną. Słuchajcie, wczoraj złożyliśmy papiery, wzięliśmy tą szybką opcję i już dzisiaj na mailu wszystkie kwity mamy, także to już zostało załatwione. Nie trzeba było tego rzutu z góry mieszkania. Do jednych trzeba, do drugich nie wiem, jakie to wymogi są, jak to wygląda, chyba tylko po prostu papier się liczy, żeby zapłacić, wystawiają kwity i tyle. Także tak to się przedstawia i tak to wygląda. Mamy to załatwione, teraz czekamy tylko na papiery z urzędu. Tam panie oczywiście mają 7 dni. No, a nie sprawdziłem tutaj jeszcze, żeby się upewnić, że spadek jest. Tam panie mają 7 dni, oczywiście pewnie mogłyby to zrobić od ręki, no ale niestety. Takie mamy procedury w urzędach. Dobra, jest tego spadku. No, plus minus piątka, może ciut więcej. A tam powinniśmy mieć luzu, więc nie ma z tym problemu. No i tak to wygląda. Także to już mam pozałatwiane. Miałem dzisiaj z tym gazem jeszcze jechać, ale córka trochę się pochorowała i to odpada. Jutro żona będzie miała wolne, to ja skoczę sobie i to wtedy ogarnę, bo niestety dzisiaj się nie uda tego zrobić. No a Volvo ma apetyt na paliwo, więc warto ten gaz uruchomić z powrotem jak najszybciej, bo no bo koszty jazdy na 100 km się zwiększyły o dużo. Także muszę jechać to jutro załatwić. Dobra, zasypię to jeszcze trochę i lecimy dalej.
stwierdziłem, że nie będę tu robił żadnego zygzaka, tylko lecę na wprost i to chodzi o najlepsze rozwiązanie, wydaje mi się. Po co dodatkowo jakiś tam kłanek dokładać, tylko roboty sobie dokładać, jak można to tak ogarnąć i też powinno być dobrze. Tą drugą rurę mi się udało tak wykopać, że słuchajcie, tylko położyłem ją na ziemi, sprawdziłem spadek, elegancko wszystko jest, więc nie trzeba nic bardziej dobierać, tylko teraz myślę, jak tutaj się dobrać, bo ja mam z tyłu tutaj miękki grunt za sobą. Jeszcze kawałek mogę niby się przesunąć, ale tam dalej to mógłbym gdzieś sobie wpaść. Jeszcze kawałek dziubnę, a później resztę postaram się z tego. Tam już za, nie wiem czy sięgnę, jak nie to z offseta najwyżej i tyle. Jakoś damy radę. Plusem, słuchajcie, tego posadowienia takiego płytkiego jest też to, że nie będę musiał głęboko wkopywać tego zbiornika na deszczówkę. No i ten drenaż też tam w stronę końca granicy działki też będzie w miarę wysoko, więc z tego przelewu, więc wydaje mi się, że tam fajnie sobie będzie ta woda gdzieś tam znajdowała ujście poprzez ziemię do rowu, żeby wszystko było legalnie tak jak trzeba. Gdzie jest to powalone, że nie wolno oprowadzać tego bezpośrednio, bez żadnych pozwoleń, no ale niestety taki mamy prawo w Polsce, naszym pięknym kraju. Musiał po te zbiorniki się wybrać. W Castoramie, słuchajcie, najtańsze. Nawet po necie patrzałem, nie za bardzo idzie gdzieś dostać coś. I z dostawą wychodzi przeważnie drożej, więc będę musiał się pójnąć do Szczecina, wziąć te dwa po 2,5 tysiąca litrów i tak to będzie wyglądało. Aby tego pogoda się gorsza nie robiła, to będzie dobrze. Dobra, mam te trzy wrzucone, spadam na siadanko szybkie, wracam, no i co, myślę, że kolejne dwie tutaj jeszcze wejdą i będziemy zacząć coś tu odgałęzienie zrobić do tego pierwszego podejścia. Nie wiem jak z tamtym ostatnim, czy nie zrobić tamtego ostatniego, nie wiem jak będzie mi bardziej pasowało. Czy nie zrobić do tamtej rury, która będzie szła zza winkla. I tutaj o po prostu odejście do tej, która będzie szła tędy. No nie wiem, zobaczymy, będziemy jeszcze myśleć nad tym, trzeba będzie sprawdzić jakoś poziomy, mniej więcej, plus minus. Chyba stamtąd będzie z większym spadkiem, coś mi się wydaje tutaj. To szło, albo po prostu na końcu jakoś zrobimy taki spad większy i tyle. No dobra, nic, lecę, wracam niebawem. No i lecę dalej. Ułożę tą jedną, ułożę następną i następną może nie. I będziemy tam już rozkminiać nad tym kolejnym odpływem. Okej, okay. Dokopałem się do rury i teraz będzie chwila prawdy, czy czasem gdzieś mnie nie poniosło z tymi spadkami. No tak jak patrzę, to wszystko jest niby w porządku teraz. Wygląda na to, że jest dużo niżej, ale wiecie jak to kurde bywa. Dobra, tu mamy spadeczek, możemy delikatnie jeszcze do góry ją podnieść, ale już na to nie będziemy patrzeć, tylko zobaczymy ile mamy tutaj i czy w ogóle mamy. Tu byłby poziom. Tak patrzę na to, plus minus, wiecie, no kurde, jeśli będzie mała różnica, to wtedy trzeba będzie to dokładniej pomierzyć. Powiedzmy, że tu byłby poziom, to jest do spodu rury. No chodź tu, kurde. 460 pokazuje mi. Mamy tu. Tam było 485, jeśli dobrze pamiętam. Zaraz wszystko się okaże, słuchajcie. 510. Do góry tam mierzyłem na pewno. 510, czyli mam 50 mm na... Ile tutaj mamy? Powiedzmy, że tu jest 2. I tu jest 4. No, takie 4,5 pod 5 metrów. Czyli po 10 spadku na milimetr, żeby tam się stykała tak na ten. Tylko na pewno, czy ja tu do góry mierzyłem. Bo zaraz się okaże, że do dołu i będzie dupa.
Poziom mamy tutaj 450 nawet takie. O ile ten strodur jest w poziomie 450, a tam 510. Mamy 60 mm na niecałe 5 metrów. No to tak by wyszło, nie? To nawet nie, to nawet większy mi wyjdzie. Bo ja tu na 2 metry mam tutaj 13 mm. To jesteśmy w domu, jest spoko, dobra. No majty by były pełne, kurde. Dobra, to nic, wezmę sobie tutaj, już wypoziomuję rurami. Nie wiem, czy tu mi wejdą dwie. Mogę tu już kopnąć dalej w sumie, już jak tu już jestem. To pociągnę już dalej to i zaraz tu sobie wypoziomuję dwoma rurami, żebym wiedział, że już mam to przygotowane i dopiero, chociaż tak, to sobie zasypię znowu i to będzie wszystko. Kan dupy. Muszę iść chyba po kątownik, złapać sobie kąt od ściany, zaznaczyć sobie pionową krechę, wtedy dokładnie będę wiedział, gdzie to ma mi wychodzić. Ten tu odpływ. To tak czy nie, też idę po kątownik. No i dobra, wykopuję, już mam w sumie chyba wykopane do poziomu. Tylko teraz trzeba będzie iść wybrać trochę ręcznie. Tak, tutaj nie będę już przez to przejeżdżał, bo zaraz się zasypię. Wezmę szpadla, ręcznie przepierdzielę i będzie dobrze. Dobra, złożyłem to, wstawiłem tak na razie rurę na przypał. Gdzieś widzę, że metrówkę już gdzieś pierdzielnąłem. Trzeba by było sprawdzić, jak to by podeszło. Nie wiem, czy tu już górki nie mam, ale to poziomy to się zaraz ogarnie. Jeszcze. Jakby to tu by, to jakby gdzieś było tutaj. To miało być ile? 26. Od tej. No i powiem wam, że tak by było chyba. Tu mamy środek. Tak jest. Czyli co, trzeba by było gdzieś kolanko teraz wymierzyć tutaj, kurde, tak żeby przypasiło. A właśnie, będę musiał tutaj dać też łącznik jeden. Czyli tak na razie to bym mógł wziąć sobie, no bo tu chodzi ten poziom. Będziemy mieli taki, jak tutaj jest do spodu drzwi. Myślę, że nie wiem, z centa zostawię. No pod same te tak na razie tak chyba, chociaż kurde, mógłbym. No bo tutaj musi kostka nam iść do samej góry naprawdę, tu innej opcji to raczej nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba, że coś mówię źle, ale chyba nie. Więc wypadałoby tak mniej więcej też osadzić tamten, nie? Czyli powiedzmy, że no te 90 mm dajmy od tego. To będzie nasz poziom. Jeśli chodzi o wysokość, ale to na razie tym chyba się przejmować nie musimy za bardzo. Wziąć tak o sobie tylko trochę gdzieś na ścianie dziabnąć, żebym wiedział, gdzie się mniej więcej trzymać. Dobra, tutaj o, powiedzmy, nie? Żeby nie było za nisko też. To mamy, więc idę, założę sobie na to kolanko na razie. Bo to jest numer jeden, to jest stamtąd, tak sobie zaznaczam po kolei. I następnego też tak chyba zrobię, ale na razie, żeby sobie tu wymierzyć to, to użyję sobie tego. No i dobra, żeby teraz tu wymierzyć, to trzeba by było tutaj jakoś złapać kąt, żeby to był po środku. Tak tyle o ile, tak oby było. Ten musiał przekręcić. No i inaczej nie będzie. Aha, bo nie wiem, czy tu jest odległość jeszcze trzymam. Kurde, rąk mi brakuje. Bo coś chyba za blisko to mi tutaj celuje. Gdzieś chyba coś jest nie tak. Tak oby było. No 24 tu mam z jakiegoś powodu. Czyli ta rura musiałaby pójść sobie w tą jeszcze trochę. Tu musiało być tak, to tak o. To tak o. Kurde no. Chodź tu. Nie zaczepię, tak? I będzie nawet za dużo, ale dobra, to tyle to już na boki sobie damy, więc zaznaczam tutaj rurę i nie ma co tutaj więcej myśleć. Mogę ją uciachać, spiąć, tylko jeszcze wysokościowo trzeba będzie złapać i będziemy to mieli. Dobra, to składam to do kupy tutaj, żeby można było już coś wymierzyć tam wysokość tej kratki. Dobra, tu byśmy mieli. Teraz tu by się przydało, kurde, smarowidła mi zaczyna brakować powoli.
Ale jak coś tu Ludwika niby można dać też. Nieraz tak się robiło, w sumie często. W Anglii to chyba tylko na to. Nie spotkałem się z tym Glidexem tam, ani jakimś innym płynem. Zawsze tylko... Aż kurde jeszcze. Waliłem to. I tu zepniemy i zaraz będę łączył to wszystko, tylko tak, teraz bądź pan mądry i nie rozpię. Dobra, siedzi. To by było, to by było. Coś takiego. Ciekawe, czy tu spadek teraz jest, czy ja tu nie poniosłem je z kopaniem. A jak? Jest, ale w drugą stronę. Zobaczcie, bym się to podsypać i to zdrowo. Ale mam tu taczkę piachu, przyniosłem. Także trzeba to chyba zrobić od razu. Mogę sobie to przekręcić jakoś, na razie podnieść. Tu za bardzo to nie będzie chciało spływać. Dobra, odsunę sobie tak. Stój to. I sypnę tu parę łopat. Dobra, mierzę sobie tą rurę tutaj. I co tu mi wychodzi? Tu jest mniej więcej jak 20 mm dłuższą muszę zrobić jak tą mam tutaj i będzie idealnie. Tu mamy spadki, wszędzie jest, także tak to by było, tylko teraz czy środkiem tutaj mi dobrze celuje. Jak ją przekręcę i dam do kąta, tak jest, będzie. Tu by było, trzeba to chyba poobsypywać, powiem wam tak szczerze, nim zacznę coś jechać dalej, gdzieś piachem trochę tu obsypać, tu i ówdzie, gdzie tam brakuje i trochę gdzieś tak przyblokować już to ziemią, żeby to już się nie ruszało. A tutaj chyba włożę kawałek, wyjmę chyba uszczelkę i włożę kawałek rury, żeby wystawała wyżej, bo tu jest na równo z gruntem w tym momencie. A po co ten osadnik tu zostawiać, w sumie nie ma sensu. Dobra, to co, wyciągam tą rurkę, a tu miałem jeszcze sprawdzić, 26 jest tak, no to tutaj już przy zasypywaniu to osadzę. Dobra, tu 2 cm wyższa rurka od tej i mamy to. Dobra, dociąłem, mam nadzieję, że dobrze. Może być czuć przy wysoko, ale to chyba nie problem, na razie będzie. 26 mamy tutaj. Kąt tu sprawdzimy, zaraz to od razu obsypię, żeby to już mi się nie ruszało. Ja tu będę musiał albo zaślepkę jakąś, nie wiem czy mam zaślepkę. A co ja wsunąłem to już? Co za jełop. Dobra, będę musiał wyjąć to stąd. I co tu mamy? No i dobra, tak by było. Coś takiego, o no, tyle to już się ruszy. Nie wyjąłem tej uszczelki co trzeba. Weź to teraz wyciągi, panie. Jakoś wyjmę chyba. Wszystko mi się zaraz rozleci. To co, wyjmuję to, wkładam tą rurę. Jakiś odcinek jeszcze też włożę do góry, żeby tutaj nic nie ten. I lekko to przysypię po całości chyba już. Do tego momentu, tu do tego trójnika. A teraz tu będziemy dalej lecieć. Dobra, i będę rzucał kolejny kawałek rury. I zobaczymy jak tutaj poziomy nam wyjdą. Aż ty kurde, tutaj jeszcze to się nabrzucało. Trochę musiałem tu piachem podsypać, bo mnie poniosło. Delikatnie z kopaniem. Tam chyba za dużo jest trochę. Jeśli mnie blokuje tutaj ona. Dobra, leży. Jak tu z poziomem to wygląda teraz? No i byłby. Tak jest, mamy taki spadeczek. Jak tu wyglądamy z odległością do rury? Zobaczcie jaki fart. Ja pierdzielę, dosłownie mamy tutaj 15 minut nad rurą przechodzimy. Także jest dobrze. Sam raz będzie miejsce na to, żeby kielich szedł następnej rury. I będzie ok. Tylko teraz taka rozkminka. Siedzi tu na dobrze? Siedzi dobrze. Co tu teraz zrobić, kurde? Myślę, że
wykopię dalej jeszcze na następną rurę, ale nie będę jej już montował. Tą na stałe jeszcze dam, a tej następnej już nie będę, bo nie wiem, co tu będzie, jak tu daleko wyjdę budynku, no bo tu gdzieś chciałbym mieć zbiornik. Gdzieś w tym miejscu i też nie mam za wiele tutaj pola do popisu z tego powodu, że nie żebym tam coś do wyborów, nie, naszych parlamentarnych, tylko nie mam tu pola do manewru, w sensie kurde, bo tu gdzieś idzie mi woda z tym z prądem do domku i do blaszaka, więc tu trzeba gdzie uważać, nie myślę, że gdzieś tutaj będzie ten zbiornik będzie, no, siedział, więc w związku z tym w sumie go mogę dać nawet tutaj, o, to mi nic nie wadzi, może być nawet tu bliżej, więc to nie będzie problem, ale nie chcę się przyblokować później przy wykopywaniu pod zbiornik, nie, i dlatego tej rury nie dam na stałe, tylko ewentualnie dam ją tutaj po to, żeby sobie sprawdzić, z jakim poziomem mamy tu do czynienia i jak to nam wyjdzie, jak zaczniemy tam stamtąd i z jakim spadkiem iść tam zza winkla. Także taka będzie rozkminka. Dobra, ustawiłem sobie tą ostatnią. Tu mamy nawet ciutki większy jeszcze. Można było delikatnie do góry dać, a tu już nie będziemy się o to kłócić. Grunt, że jest spadek. No i tu mamy podobne. Troszkę mogłaby do góry iść, ale to tyle już. Jest spoko. No i teraz założę łychę, zrobię to trochę porządku i dopiero przejdę na rozkminy odnośnie tamtych odpływów. Zobaczymy, jak to wyjdzie, coś się pomyśli później. Na razie łychę zmienia na szeroką. No i zasypuję. To tu mamy ogarnięte tak plus minus. Nie równałem tego, nie starałem się zbytnio, tylko aby wziąć to po prostu zasypać, a i tak to posiada. Mecelakiem tu wjadę, to będą kolejne jak cholera, więc na razie nie ma tego sensu robić, dopóki tej kupy się nie pozbędziemy jednej i drugiej, to nawet nie ma o czym mówić, żeby tutaj coś więcej zaczynać. Także na razie zostawiam to tak i przechodzę tam z drugiej strony zaznaczyć sobie, jak to się nazywa, no w którym miejscu powinno być podejście i coś tam będziemy myśleć dalej. Okej, ja się trochę rozpędziłem i zacząłem już tu działać sobie, wykopywać co nieco. No i tak to tu podejdzie. Mam tu wymierzone wszystko do linii, tak żeby to było. Gdzieś jeszcze miałem metrówkę, jeszcze sprawdzę. No i powiem, tu wykopuję. Tu nie mam też łatwo, musiałem trochę grudzu sobie podsypać łyżką i tutaj kawałki betonu, które były tutaj, to podrzuciłem sobie pod gąsienicę trochę, żeby się nie przechylać, bo inaczej nic tam nie wykopał. No i powoli lecimy w tą stronę. Pierwszą rurę zaraz tu będę instalował i tak, jeśli chodzi o poziomy, 480 mamy tam do rury i 310 mamy tutaj do spodu rury, czyli w spadku mamy 170 mm na metrach, tutaj mamy 11 i 6 na 17 metrach 170 mm, czyli wychodzi dycha na metr, także na spokojnie bo jest lecieć, tak jak mam to ustawione tutaj, tak samo będę leciał, nie będę nic zmieniał. Jak gdzieś tam delikatnie niżej będzie, to też się nie będę tym przejmował i powinniśmy tam w końcu końców się zejść tak jak powinniśmy, czyli w dobrym poziomie. 260 było tutaj, tak i tak to wychodzi. Także tak to będziemy robić, tutaj zaraz zapierdzielę długą 3 metrówkę i po kolei będziemy z tym cisnąć. Dalej, choć czasu też już nie za wiele mi zostało dzisiaj, ale myślę, że tą godzinkę jeszcze porobię. Więc jest szansa, że coś tam jeszcze gdzieś tu do winka dojdę. No i słuchajcie, tu wyrzeźbiłem to co prawda, ale no jest lipa. Lipa jest tego typu, że nie idzie jak tutaj wyjść, słuchajcie, z tego, żeby tu się wszystko... Teraz jest tak, jak powinno być wszystko, ale tak naprawdę to powinno zejść w dół bardziej w ten łącznik. Tak samo ten łącznik powinien zejść bardziej w ten. Niestety jak zaciśniemy to do końca, to z tym, to nie ma tu wystarczająco miejsca od góry tego poziomu, żeby wstawić tak jakby całą końcówkę, wiecie, z prostego, czyli że przynajmniej żeby to się zmieściło. Nie ma takiej opcji, bo to jest za grube. Nam brakuje 40 mm, a my tu mamy 65, więc no kurde, nie mam za bardzo wyjścia, powiem wam, z tej sytuacji. Jedyne co ja bym mógł zrobić, to zapierdzieć dużo grubszy spadek tutaj w dół. I to jest jeszcze jedna z opcji, którą mógłbym zrobić. No i trochę tu muszę podejść podumać przez noc, zobaczę, pomyślę, a teraz spadam, bo już mam przed siódmą, kurde, muszę jeszcze skosić dzisiaj trawę. Także
Uciekam na dzisiaj tyle, jutro rano wpadam, dokańczam ile się da. Jak będę musiał do tego gazownika jechać z tym samochodem, no to trochę dnia mi odejdzie pewnie. No ale zobaczymy jak to będzie, bo to nie wiadomo, może dopiero po południu tego będę jechał, więc na luzaku bym się zdążył to puścić tutaj, a może po południu, czy tam wieczorem, późnym popołudniem wybiorę się po zbiorniki, żeby można było coś w piątek rzeźbić, tak? No bo to czwartek mamy, tak, dokładnie. Także trzymajcie się i do jutra, lecimy dalej z tematem.